W osobnym postępowaniu karnym Robert Drzymecki ze względu na brak dowodów został uniewinniony od wszystkich zarzutów. Sąd dyscyplinarny nie dopatrzył się w działaniach sędziego Patryka Lukrzyckiego żadnych uchybień. Umorzył postępowanie dyscyplinarne. Rośnie niestety liczba zakażonych koronawirusem i kolejny apel do Państwa. Unikamy spotkań, nosimy maski, dystansujemy się i dezynfekujemy dłonie. To...